projekt rewizji nie do końca zajmuje się najbardziej drastycznymi przykładami wyzysku. To pozostawało w gestii dyrektywy wdrożeniowej, która no jest już na tapecie od 2 lat, ale tak naprawdę przez wiele państw jeszcze nie została przeniesiona do porządków prawnych, co jest martwiące, ponieważ te największe, najbardziej drastyczne przykłady wyzysku, które rzeczywiście przekładają się na bardzo negatywną opinię delegowania w krajach przyjmujących, nie zostaną przez ten konkretny projekt dyrektywy napiętnowane. I myślę, że bardzo, bardzo kluczowa jest tu rola walki nie tylko przez organy kontrolne krajów przyjmujących, ale również przy włączeniu partnerów społecznych, którym naprawdę leży na sercu i pracownikom, ale też pracodawcom istnienie bardzo klarownych zasad, walka z najbardziej drastycznymi przykładami naruszeń związanych z szarą strefą, z firmami skrzynkami, z fałszywym samozatrudnieniem, i to są te największe problemy rzeczywiście. Natomiast w dłuższej perspektywie należałoby się też zastanowić właściwie nad może zmianą, czy też powiększeniem tej grupy czynników konkurencyjnych, wyjście poza płace i przeniesienie się troszeczkę, położenie większych akcentów na większą konkurencyjność, wyższą produktywność firm. To na pewno uchroni przed wyzyskiem, ponieważ kryterium płacy niskiej czy minimalnej, czy płacy, która byłaby no jak najbardziej zapewniająca firmie konkurencyjność, aspekt konkurencyjności przeniósłby się troszkę z dala od płac na inne aspekty, i to chyba byłoby najpewniejszym w długookresowym horyzoncie gwarantem tego, że rzeczywiście pracownicy nie będą wyzyskiwani. Według badań, które prowadziliśmy kilka lat temu w Instytucie w kilku krajach, rzeczywiście w pewnych niszach rynkowych te procesy związane z dumpingiem socjalnym można by określić dwutorowo. Z jednej strony są to rzeczywiście działania związane z łamaniem obowiązujących przepisów społecznych w celu uzyskania tej krótkookresowej przewagi rynkowej. Z drugiej praktyki, które pozostają w sferze działań legalnych, niemniej jednak poprzez lawirowanie, takie trochę pozycjonowanie się pomiędzy systemami regulacyjnymi krajów przyjmujących, również generują tego typu oszczędności i mogą wywołać presję na warunki socjalne w krajach przyjmujących. I tutaj rzeczywiście w tej takiej szerszej perspektywie, jeśli popatrzymy, jeśli delegowanie rzeczywiście według zasad minimalnych, a nie zasad równych, polega na systematycznym wykorzystywaniu tej różnicy w zarobkach, można by według tej szerszej definicji uznać to za noszące znamiona dumpingu społecznego.